historyczna sprawa dzisiaj w Żerominie. Otwarcie basenu. Na pewno będę korzystał. Jeździło się daleko, to Sierpcz, Rypin. Teraz mamy na miejscu, także zachęcam wszystkich. No cóż, proszę Państwa, historyczny moment dla Żeromina, dla miasta i dla powiatu żeromińskiego, dla wszystkich gmin, dla nas, mieszkańców. Po prostu marzenie się spełnia. Przez wiele lat po prostu marzeniem było samorządowców, starostów, prawda, żeby taki basen powstał w Żerominie. No i powstał dzięki pomysłom na dzisiaj starostów pana Rzymowskiego, pana Rejmusa. I tu trzeba by zauważyć, że powstał, to jest coś pięknego, ale że w bardzo szybkim czasie, prawda? Bardzo szybkim czasie. Czekamy na ciepłą wodę. Brawo dla powiatu żeromińskiego, dla starostwa. Cieszymy się jako mieszkańcy z tego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Lizmo i mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie w imieniu panów starostów, co jest dla mnie wysokim honorem i wręcz historyczną sytuacją, jak pewnie dla Państwa też, chociaż nie wszyscy jeszcze może sobie uświadamiają ten historyczny moment dla powiatu żeromińskiego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam gospodarzy dzisiejszej uroczystości, pana Jerzego Rzymowskiego, starostę żeromińskiego. Pana Ireneusza Rejmusa, wicestarostę żeromińskiego. Pana Zygmunta Liszewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Żeromińskiego. W imieniu gospodarzy witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość znamienitych gości w osobach pana Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu, pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, który informował nas, że za chwilę się pojawi na naszej uroczystości. Panią Marię Joannę Koźlakiewicz, posłankę na Sejm, a w zasadzie jej dwie asystentki, panią Monikę Kłodawską i panią Martę Pietrzak. Pana Krzysztofa Bieńkowskiego, senatora RP. Pana Zbigniewa Deptułę, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Panią Elżbietę Szymanik, dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Panią Renatę Drążewską, dyrektor obwodu Ciechanów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pana Rafała Woźnowskiego, dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Pana Grzegorza Gańko, prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Pana Andrzeja Długołęckiego, prezesa zarządu Lokalnej Grupy Działania. Radnych Rady Powiatu Żeromińskiego obecnej i poprzedniej kadencji. Księdza dziekana kanonika doktora Tomasza Kadzińskiego. Księdza prałata Kazimierza Kowalskiego. Pana Zbigniewa Białczaka, dyrektora Żeromińskiego Szpitala. Panią Monikę Kotłowską, skarbnik powiatu żeromińskiego. Panią Magdalenę Kłobukowską-Węgrzyn, sekretarz powiatu żeromińskiego. Panią Edytę Gołębiewską, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i również szefową tego obiektu. Pana Dominika Stopczyńskiego, kierownika obiektów sportowych, sportowo-rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym.
Witam burmistrzów, wójtów oraz przewodniczących rad gmin, miast z terenu powiatu żuromińskiego. Dyrektorów, kierowników wydziałów starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu. Dyrektorów, kierowników instytucji publicznych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Komendantów i zastępców służb mundurowych, policji, straży oraz nadleśnictwa Lidzbarki Dwukowy. Dyrektorów i zastępców powiatowych jednostek oświatowych wraz z szefami związków nauczycielskich. Przedstawicieli Banku Spółdzielczego z panem Grzegorzem Orolem, przewodniczącym Rady Nadzorczej na czele. Witam przedstawicieli wykonawcy tej inwestycji, firmy Balzola, na czele z panem dyrektorem naczelnym, panem Adamem Stawskim. Witam zespół nadzoru inwestorskiego na czele z panem Józefem Starosiekiem, głównym inspektorem nadzoru. Witam Pawła Tiepłowa, głównego architekta wraz z całym zespołem współpracowników. Przedstawicieli firmy Pol Energia na czele z panem Marcinem Krupińskim, dyrektorem Departamentu Budowy. Witam pana Dariusza Żółkowskiego, szefa firmy projektowej DZ. Oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, przedsiębiorców i przedstawicieli firm. Tak, oklaski się należą. Witam też wszystkie pozostałe osoby przybyłe na dzisiejszą uroczystość oraz przedstawicieli mediów. Zapraszam pana Jerzego Rzymowskiego, starostę żuromińskiego, do naszej wspaniałej mównicy. Szanowni państwo, witam również bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście państwo zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Mam nadzieję, że powitaliśmy wszystkich. Jeśli ktoś został pominięty, to jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Witam naszą młodzież, która tutaj zasiadła na trybunach. Jesteście bardzo ważni dla nas. Witam. Szanowni państwo, jestem starostą już 10 rok. Dziesiątki przemówień, a proszę mi wierzyć, że to jest chyba najbardziej stresujące. Jeśli coś pójdzie nie tak, to proszę o wybaczenie, ale rzeczywiście powód tego dzisiejszego mojego wystąpienia jest naprawdę wyjątkowy. Wczoraj ktoś zapytał, czy stwierdził wręcz, czy to jest najważniejszy dzień w moim życiu. Otóż nie. To jest dzień bardzo ważny dla mnie, dla całego samorządu powiatowego, ale myślę, że ten najważniejszy to jeszcze przede mną, bo basen to jedno z kolejnych wyzwań, które tu realizowaliśmy, ale myślę, że jeszcze są pomysły, które będziemy chcieli podjąć i być może ten najważniejszy dzień jeszcze przed nami, przede mną. To jest oczywiście wielka duma, wielki zaszczyt, że dzisiaj mogę tutaj przed państwem być, przemawiać. Cieszę się, że możemy razem świętować ten wyjątkowy dzień, bo to jest naprawdę dzień wyjątkowy, na który mieszkańcy i Żuromina, i powiatu żuromińskiego czekali kilkadziesiąt lat. O basenie w Żurominie, w powiecie, rzeczywiście mówiło się od dawna. Były podejmowane próby realizacji tej inwestycji, tej potrzeby. Nawet już był swego czasu wykonany projekt
No niestety nie udało się zrealizować. Być może zabrakło wtedy odważniejszych decyzji, a być może koniunktura temu nie sprzyjała. Dzisiaj udało się, oddajemy pływalnię powiatową i cieszy mnie to bardzo, że akurat odbywa się to za mojej kadencji. Zaczęło się to tak naprawdę 4 czy ponad 4 lata temu i gdy tak naprawdę chcielibyśmy powiedzieć, jaki był tego początek, to tak ogólnie jeszcze dodam, że pan wicestarosta będzie mówił po mnie, tak więc mamy pewne różne przemyślenia na ten temat i to, co nie powiem ja, to on mnie uzupełni. Jak państwo wiecie, mam problemy z gardłem, niewykluczone, że w którymś momencie po prostu zamilknę i on dalej będzie kontynuował to przemówienie. Ale tak to jest i musimy się z tym liczyć. W każdym bądź razie to był pomysł, który wypłynął od 3 osób. To jest od wicestarosty Ireneusza Reniusa, od naszej pani skarbnik Moniki Kotłowskiej i mojej skromnej osoby. Taki był początek. Wpadliśmy na ten pomysł. Wiele godzin dyskusji, analiz, różnych przemyśleń, ale jednak to zostało pociągnięte i jak widzimy z dobrym skutkiem. Były oczywiście momenty trudne, były wahania, były problemy, ale wzajemnie się wspierając, jednak ten kurs utrzymaliśmy, który skutkuje zakończeniem budowy pływalni powiatowej. I za to wam w tym momencie bardzo dziękuję. Bez wątpienia pływalnia powiatowa wzbogaci naszą infrastrukturę sportową przy tej pięknej hali powiatowej, która powstała ponad 10 lat temu. Myślę, że ten basen będzie doskonałym uzupełnieniem, ale też dajemy szansę przede wszystkim młodzieży, bo taki był cel, takie było założenie. Wiemy doskonale, że kwestia umiejętności pływania u naszych dzieci, u naszej młodzieży jest bardzo kiepska. Nie będzie wytłumaczenia, że nie ma gdzie. Jest gdzie, dajemy ten piękny obiekt i tutaj korzystając z obecności wójtów, burmistrzów z naszych gmin, oczywiście w tym momencie zachęcam, żeby wasze dzieci z waszych szkół podstawowych w pełni tę możliwość wykorzystały. Ale to nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale przecież ten basen jest również skierowany do osób dorosłych i myślę, że nie będzie potrzeby wyjeżdżać do sąsiednich powiatów, do Rypina, Mławy czy gdzieś dalej, żeby z basenu, z pływalni skorzystać. Bardzo w ostatnim czasie również rozwijały się ruchy seniorskie, tak bym to określił. Powstają organizacje. Seniorzy stają się coraz bardziej otwarci. Wykazują coraz więcej potrzeb. I myślę, że również dla nich to jest ważne, że ta pływalnia tu będzie, że nie będzie potrzeby jeździć i będą mogli również z tej pływalni korzystać. Szanowni Państwo, w tym wszystkim, w tym dziele budowy wspierał nas zespół wielu wspaniałych, dobrze merytorycznie przygotowanych ludzi. Mam na myśli przede wszystkim pracowników starostwa powiatowego, którzy złapali tego bakcyla w którymś momencie i z pełnym zaangażowaniem włączyli się w sprawy związane z realizacją tej inwestycji. To ogromne przedsięwzięcie, gdy się z boku patrzy, jak powstaje jakiś obiekt, to wydaje się, że to jest takie dosyć proste,
A niestety tak nie jest. I tutaj właśnie tej mojej ekipie składam gorące podziękowania. Myślę, że takim adresatem, który najbardziej angażował się w te sprawy, co jest oczywiste ze względu na charakter wydziału, jest pani dyrektor Karkowska, dyrektor Wydziału Infrastruktury. Ale też pani dyrektor Wicewicz-Morawska z Wydziału Oświaty, pani Renia Olejkowska, Zamówienia Publiczne i szereg innych osób, które w swoim zakresie czynności tymi różnymi działaniami się zajmują. Jest pan marszałek, witamy bardzo gorąco. Proszę państwa, realizacja tej inwestycji to oczywiście szereg podmiotów, które w tym uczestniczą i tu jestem w obowiązku wymienić pracownię projektową pana Pawła Ciepłowa. Bardzo dziękuję za dobrą współpracę. Ci, którzy realizują tego typu inwestycje, wiedzą, że doskonały projekt to jest podstawa i śmiem twierdzić, że ten projekt pływalni tak był wykonany. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To spowodowało, że uniknęliśmy wielu problemów na etapie już realizacji. Firma Malzola, wykonawca inwestycji. Bardzo trudny partner w trakcie tej realizacji, ale muszę też powiedzieć, że my też jesteśmy trudnym partnerem, ale sami państwo wiecie, że w trudności rodzą się wspaniałe dzieła i myślę, że tu w tym wypadku to wszystko tak zadziała. Oczywiście trzeba wspomnieć o inspektorach nadzoru, o całej ekipie, która czuwa nad tym, żeby ten obiekt był wybudowany w sposób właściwy, zgodnie z określonymi przepisami, parametrami. I tak też się zadziało. Tak więc na ręce pana Sarosieka również podziękowania i dla całego zespołu oczywiście. Dziękuję radnym powiatowym tej kadencji, poprzedniej kadencji, którzy zaakceptowali nasz pomysł, podejmowali właściwe uchwały, wspierali nas w tych działaniach. To też bardzo ważne, gdy się ma to zaplecze polityczne po właściwej stronie. Pozyskanie środków, no tutaj muszę się pochwalić, że to jest taki no wręcz majstersztyk. Myślę, że pan wicestarosta do tego jeszcze nawiąże, ale pozyskanie środków na zewnętrzne na poziomie 93% wartości całej inwestycji, no to jest nie lada wyczyn i myślę, że ci, którzy pozyskują środki, realizują zadania, wiedzą, że to jest bardzo, bardzo istotne. Jest też całe mnóstwo osób, takich troszkę można powiedzieć bezimiennych, którzy nie zawsze chcą się ujawniać, ale którzy wspierali nas w tych działaniach tutaj i wam też bardzo, bardzo za to wszystko dziękuję. Proszę państwa, myślę, że osób zadowolonych z tego, że udało się wybudować pływalnię jest bardzo dużo, chociaż byli też malkontenci, no ale to myślę, że to zawsze tak jest. To sławne, po co budować basen, przecież można jeździć do sąsiednich powiatów. No ale to również dobrze można by się zapytać, po co są szkoły, przecież można się uczyć gdzieś indziej, po co sklepy, po co kościół. I w końcu byśmy doszli do tego punktu, po co to miasto, gdzie można mieszkać gdzieś indziej. Ale nie o to chodzi. Ważne jest to, że cały czas rozwijamy Żuromin, rozwijamy powiat żuromiński,
inwestujemy duże pieniądze, które wpływają na rozwój infrastruktury, wpływają na to, że Żuromin staje się atrakcyjny i być może, a nawet na pewno mogę powiedzieć, że wpływa to na to, że coraz więcej osób stąd pochodzących będzie tu pozostawać, a wręcz z innych miejsc w Polsce będzie się je tu osiedlać. Chciałbym też jeszcze dodać, że jest już pozwolenie na użytkowanie tego basenu, żeby nie było żadnych obiekcji, że tu jesteśmy w sposób nie do końca legalny czy półlegalny. Podziękowania dla pani inspektor nadzoru budowlanego, że wszystko przebiegło sprawnie, ale myślę, że też jest to wynikiem tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo dobrzy partnerzy to przedsięwzięcie realizowali. Dziękuję panu marszałkowi za wsparcie. Jak zawsze możemy na pana marszałka liczyć również w kwestii uczestnictwa w tym naszym dzisiejszym wydarzeniu. A tak się złożyło, że dzisiaj posiedzenie Sejmu, zaproszeni posłowie nie mogli przybyć. Też prosiłem pana marszałka Hołownię o przełożenie, ale niestety nie przychylił się do mojej prośby, tak więc nie mamy posłów, no ale jest wielu innych wspaniałych gości, którzy uświetniają to dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę państwa, ja będę zmierzał powoli do końca. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Po tej części, która tutaj się odbywa, przejdziemy już bezpośrednio na pływalnię. Tam będzie poświęcenie, przecięcie wstęgi, krótki występ artystyczny. No i oczywiście będziecie mogli państwo podziwiać to nasze wspaniałe dzieło. Także dziękuję bardzo. Starosto, zapraszamy pana Ireneusza Rejmusowicę, starostę powiatu żuromińskiego. Dzień dobry państwu. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie na otwarcie pierwszej pływalni powiatowej w Żuromiu. Chcę państwu również przekazać, że nagrodą za to będzie to, że za jakieś pół godziny będziecie mogli obejrzeć nasze marzenia wcześniej niż inni. Oczywiście to są marzenia nie tylko nasze o tej pływalni, to są marzenia mieszkańców gminy Żuromin, mieszkańców powiatu żuromińskiego. Marzenia, które mają co najmniej 50 lat, ale nam się to udało, zrealizowaliśmy te marzenia i będziemy właśnie te marzenia dzisiaj oglądać. Proszę państwa, narodziny tych marzeń nastąpiły wiosną 2020 roku, tak jak już pan starosta wspomniał. Trzech muszkieterów, w tym jedna pani, zdecydowała, że będzie budować pływalnię przy szpitalu powiatowym. Oczywiście był to okres pandemii. Po kilku miesiącach zweryfikowaliśmy swój pomysł. Zdecydowaliśmy, że oprócz pływalni będziemy budować centrum rehabilitacji i park dla chorych pacjentów. Proszę państwa, w tym też celu podjęliśmy uchwałę. To był początek lipca 2020 roku. Uchwałę, którą przyjęliśmy, 80 arów ziemi. No i oczywiście rozpoczęliśmy pierwsze prace. Po kilku miesiącach jednak okazało się, że ludzi złej woli jest więcej, że nie da się... Co? Bywa więcej, wtedy było na pewno więcej, że proszę państwa, tam przez najbliższe 2-3 lata nie da się nic wybudować, tak naprawdę nie da się nic wybudować do końca kadencji samorządowej,
do jesieni 2023 roku i tylko tak to delikatnie, miło ujmę. Proszę Państwa, w związku z tym musieliśmy zweryfikować swoje pomysły. Zweryfikowaliśmy oczywiście dopływalni, szukaliśmy odpowiedniej lokalizacji. Ta lokalizacja się znalazła przy liceum ogólnokształcącym. Wymierzyliśmy działkę. Okazało się, że na tej działce będzie można wybudować pływalnię o długości 48,5 metra, szerokości 28,5 i to nas w pełni zadowalało. Proszę Państwa, ale oczywiście musieliśmy też zacząć interesować się środkami pieniężnymi. W związku z tym, że w tym czasie firma Polenergia budowała na naszym terenie, na naszym powiecie wiatraki, poprosiliśmy o rozmowę. W trakcie rozmowy powiedzieliśmy, że chcemy budować pływalnię i pięknie by było, gdybyśmy otrzymali dotacje. No wtedy pamiętam rozmowy z panem Markiem Marcem, panem dyrektorem. Zapytanie było to, ile już mamy tych pieniędzy. Powiedzieliśmy, że to dopiero początek. Pamiętam wtedy te uśmiechy, no i była przerwa. W tej przerwie spotkaliśmy się z panem dyrektorem u mnie w pokoju i pan dyrektor, pamiętam, wtedy powiedział: panie Irku, czy panu to czegoś nie przypomina? Ja powiedziałem: tak, przypomina mi, nie wiem, czy o tym samym myślimy, czy myślimy o ziemi obiecanej. Pan wtedy, Marek Marzec, powiedział: tak, dokładnie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, otóż w ziemi obiecanej jest taki moment, gdzie trzech przyjaciół chce wybudować fabrykę. I tych trzech przyjaciół, jeden z nich mówi: no tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic, razem mamy tyle i aż tyle, że wybudujemy fabrykę. I proszę... I proszę Państwa, tak to wtedy wyglądało. Podpisaliśmy umowę, szybko otrzymaliśmy te pieniążki, to był grudzień 2020 roku. Tak nam to dało wiatr w skrzydła, że no, wzięliśmy się do roboty bardzo, bardzo ostro. W tym momencie wykonaliśmy projekt koncepcyjny, za co dziękuję panu Darkowi Ziółkowskiemu. Później w kwietniu, już nie pamiętam, maju 2021 roku podpisaliśmy umowę na projekt pływalni w Żuromie z panem Pawłem Ciepłowem. No i oczywiście przystąpiliśmy znowu do szukania następnych środków. Wtedy wstępnie wychodziło nam z kosztorysów, że ta pływalnia będzie kosztowała około 25 milionów złotych. W związku z tym, łatwo licząc, 25 milionów, 2 miliony już 800 tysięcy mamy, w związku z tym potrzeba nam jest 22 miliony 200 tysięcy. Wtedy ruszył program Polski Ład, no i oczywiście przygotowaliśmy wniosek do Polskiego Ładu, wniosek na kwotę 22 milionów 200 tysięcy złotych. Oczywiście po kilku miesiącach dostaliśmy odmowę. Przygotowaliśmy drugi wniosek na 22 miliony 200 tysięcy złotych. Dostaliśmy odmowę. Później po weryfikacji już wstępnej tego projektu okazało się, że tych 25 milionów złotych będzie za mało. Zatem znowu zweryfikowaliśmy swoje tutaj pomysły i doszliśmy do wniosku, że będziemy składać aplikacje w dwa miejsca. Pierwsze miejsce to oczywiście nadal Polski Ład, kwota 15 milionów złotych i drugi wniosek, program Sportowa Polska z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę Państwa, po wielu, wielu rozmowach telefonicznych, po wielu rozmowach bezpośrednich w 2022 roku, zdaje się w czerwcu, podpisaliśmy promesę na 15 milionów złotych. Później w około, chyba pamiętam, października 2020 roku podpisaliśmy umowę na 10 milionów z Ministerstwem Sportu.
No i już byliśmy szczęśliwi, że te pieniądze nam prawdopodobnie starczą, z uwagi na to, że też musieliśmy dokonać wkładu własnego. No ale w momencie, kiedy przygotowaliśmy przetarg, ten przetarg się odbył, okazało się, że będzie nam potrzeba 36 milionów, prawie 37 milionów złotych. No i oczywiście od początku zaczynamy szukać dalej środków. Jak zawsze możemy liczyć na pana marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Wtedy również dość często byliśmy gośćmi pana marszałka. Pan marszałek po, że tak powiem, półrocznych negocjacjach, bo to tak gdzieś tyle trwało, pomógł nam, oczywiście dofinansował nam tę inwestycję z programu Zrównoważony Rozwój Mazowsza. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 milionów złotych, za co jeszcze panie marszałku raz serdecznie dziękuję. Proszę państwa, ale to nie koniec historii, nie wiem, czy państwa nie zanudzam, ale mówię tak jak było, bo są różne historie, już teraz się wkradają. Ja chcę tą opowiedzieć prawdziwą historię. Proszę państwa, mieliśmy już 31 milionów 800 tysięcy złotych, koszty 36 milionów 600. No ale zmieniły się w trakcie przepisy. Okazało się, że zmieniono przepisy, jeżeli chodzi o program Sportowa Polska. Podwyższono limit z 10 milionów na 12 i zdecydowaliśmy, że będziemy aplikować o te 12 milionów złotych, ale to nie jest takie proste, bo żeby aplikować o te 12 milionów złotych, to musieliśmy zrezygnować z tej dotacji 10. Nie mogły być dwa wnioski. W związku z tym mieliśmy nie lada problem, ale mieliśmy około miesiąca czasu. Wtedy były burzliwe dyskusje. No i nie ma co dużo mówić, czekaliśmy do samego końca, no bo mogliśmy wycofać tą umowę 10-milionową, ale tak naprawdę do końca nie byliśmy pewni, chociaż wszyscy nas zapewniali, że tak, że te 12 milionów otrzymamy. Pamiętam jak dzisiaj, to był już ostatni dzień, byliśmy w Opinogórze, podpisywaliśmy umowę z panem marszałkiem na zadania inwestycyjne. To był dla nas bardzo, bardzo burzliwy dzień, dużo telefonów, dużo informacji. I proszę państwa, tak naprawdę tą decyzję podjęliśmy wspólnie, pan starosta, pani skarbnik i ja. Podjęliśmy pomiędzy Opinogórą a Ciechanowem, jak jechaliśmy samochodem. Wtedy, proszę państwa, ta decyzja została podjęta. Przekazaliśmy ją do starosta powiatowego. Nasi pracownicy, dyrektorzy przygotowali stosowne dwa pisma. No i wysłaliśmy je w ostatnim dniu, w ostatnich godzinach. Czekaliśmy na tą decyzję kilka dni. Powiem państwu, że to były najdłuższe dni mojego życia. Czy aby dobrze zrobiliśmy, czy faktycznie dostaniemy te 12 milionów, czy dostaniemy figę i tych 10 milionów też nie zobaczymy. Udało się. Udało się, zebraliśmy 33 miliony 800 tysięcy złotych, dołożyliśmy własne z budżetu 2 miliony 800 tysięcy złotych i tak jak pan starosta powiedział, za 2 miliony 800 tysięcy złotych zbudowaliśmy pływalnię ze wszystkimi kosztami, oczywiście wartą 36 milionów 600 tysięcy złotych. Proszę państwa, dlaczego to mówię i tak długo i tak w szczegółach? No to nie tylko dlatego, że wiele tutaj się już wkrada niedomówień, ale dlatego, że moje wystąpienie miało w ogóle inaczej wyglądać, ale dlatego, że dwa dni temu usłyszałem od pewnego pana, naszego przyjaciela, który powiedział w ten sposób. Cytuję. No jak dali im te pieniądze, to wybudowali to pływanie. No proszę państwa, tak nie było do końca, bo to kilkaset telefonów, kilkaset rozmów bezpośrednich. Jak państwo słyszeli, wiele wniosków, wiele pracy, wiele stresu, ale w końcu się udało. Zrealizowaliśmy nasze wspólne marzenia, no i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Proszę państwa, te marzenia mogły być zrealizowane jeszcze raz, ale pokrótce podziękuję tym wszystkim
osobą, firmą, bo muszę to zrobić, bo faktycznie, tak jak pan starosta, tak jak pani skarbnik, uczestniczyliśmy w całym tym procesie od samego początku do końca. I muszę tutaj oczywiście podziękować wszystkim naszym donatorom. Czyli w pierwszej kolejności chcę podziękować firmie Polenergia. Chcę podziękować decydentom z Polskiego Ładu. Chcę podziękować Ministerstwu Sportu i Turystyki. Oczywiście chcę serdecznie podziękować panu marszałkowi Adamowi Struzikowi. I proszę państwa, chcę również bardzo serdecznie podziękować naszym radnym poprzedniej kadencji, bo jak państwo słyszeliście, tyle przepływów tych pieniężnych i to, co no, można powiedzieć, że prawie co sesja zmieniana była uchwała budżetowa i to, że nasi radni to wytrzymali i to, że nam wierzyli i ufali do końca, że będzie wszystko dobrze. Także naprawdę, naprawdę serdecznie im za to dziękuję, że wytrzymali i uwierzyli w nas, że to się uda. Jeszcze raz chcę podziękować projektantom, a szczególnie firmie pana Pawła Ciepłowa. Powiem szczerze, że no jedną rzecz przemyciliśmy i tam się to udało, ale niektóre rzeczy, do których nie byłem przekonany, pan mnie przekonał i za to bardzo serdecznie dziękuję. Chcę również podziękować serdecznie firmie Balzola, naprawdę znakomita, wyśmienita firma. No, powiem szczerze, że rzadko, też małego mojego doświadczenia, muszę powiedzieć, że stanęliście państwo na wysokości zadania i takiego profesjonalizmu nie widziałem dawno. Chcę również podziękować wszystkim podwykonawcom i przy okazji wykonawcom, także proszę przekazać nasze serdeczne podziękowania. Proszę państwa, już pan starosta dziękował. Ja podziękuję jeszcze wszystkim tym dobrym osobom, które spotkałem na swojej drodze, którzy nas wspierali, ale chcę również podziękować naszym pracownikom, naszym dyrektorom, którzy faktycznie bardzo dużo swojej pracy włożyli, merytorycznej i tej pracy naprawdę prosto od serca. Natomiast jeszcze szczególnie, bardzo szczególnie chcę podziękować naszej pani skarbnik, dlaczego? Dlatego, proszę państwa, że tak jak pan starosta powiedział, jesteśmy już 10 lat. Ja bym te 10 lat podzielił na dwie części, na dwie takie ery. Pierwsza era, gdzie nie było pani skarbnik Moniki i druga era, gdzie pani skarbnik zaczęła z nami pracować. Pierwsza era, nazwałbym taką erę tutaj z panem starostą, patrząc tutaj nas do tyłu na wodę i zaraz mi się kojarzy to również z kajakami, to byliśmy taka dwójka bez sternika. A w momencie, kiedy pani skarbnik do nas dotarła, jest to dwójka ze sternikiem. I tak na koniec jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, czekaliśmy 50 lat na tą pływalnię. Mam nadzieję, że ta pływalnia będzie służyła wszystkim mieszkańcom powiatu żolnickiego co najmniej 50 lat. Zapraszam na naszą pływalnię. Dziękuję bardzo. Pan Ireneusz Rejmus, wicestarosta, zróbcie brawa. Czy ktoś z państwa notował receptę na budowę pływalni? Bo całą ścieżkę pan wicestarosta tu opowiedział. Gdy ktoś chciał budować pływalnię, to można tym właśnie szlakiem pójść. To małe przemeblowanie. Szanowni państwo, to przechodzimy do kolejnego punktu.
wręczenie podziękowań. Podziękowania dla pana marszałka Sejmu, pana Piotra Zgorzelskiego. Przekażemy oczywiście, bo nie ma go osobiście, dla pana ministra sportu Sławomira Nitrasa i dla pana Adama Struzika, marszałka i zarządu wojewódzkiego, województwa mazowieckiego. Zapraszam po odbiór podziękowań. Chwila dla fotoreporterów. Proszę bardzo, panie marszałku. Szanowni państwo starostowie, państwo radni, pani skarbnik, sterniku. Szanowni państwo, z tej 50-letniej historii oczekiwania na tę pływalnię, ja pamiętam 25 lat. 25 lat temu powstały powiaty, powstały województwa i wtedy po raz pierwszy ówczesny przewodniczący Rady Powiatu, Roman Stachera, rzucił taką myśl, ja pamiętam to dokładnie, no musi to być pływalnia, już w sąsiedzku, w Sierpcy jest pływalnia, w Mławie jest pływalnia, a tutaj nie ma i musi być pływalnia. No 25 lat, słuchajcie, starań, wydawałoby się długo, no ale też wyzwanie na taką jednostkę, jaką jest powiat, powiat żuromiński, to wielkie wyzwanie. W innych miejscach, miastach często to samorządy miejskie inwestowały w tego typu przedsięwzięcia. Tutaj powiat. Jak wiecie, powiaty mają swój zakres obowiązków, no i też niestety nie mają zbyt silnych źródeł finansowania. W tym całym układzie samorządowym powiaty chyba mają najbardziej taki zaopatrzeniowy charakter. Najbardziej żyją z systemu dotacyjno-subwencyjnego. I decyzja o takiej inwestycji jest zawsze decyzją wielkiego ryzyka. I ja to znakomicie rozumiem. Bo jak państwo się wsłuchali w to, co pan starosta Rejmus mówił, to oczywiście jest to powód do chwały, że za niecałe 10%, właściwie około 5% tak naprawdę, udało się samorządowi powiatowemu tę inwestycję zrealizować. Ale tak naprawdę to tak nie powinno być. To powinny być dochody własne, żeby samorząd, który decyduje o tego typu inwestycji, która służy przecież całej wspólnocie powiatowej, żeby musiał chodzić i szukać i czapkować w różnych miejscach i zabiegać o te pieniądze. I mieć dobrą wolę albo niedobrą wolę. Dwa razy odrzucano te wnioski. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że to jest niezwykle ważna inwestycja pod względem wyrównywania rozwoju naszego województwa. I to ma znaczenie, zwłaszcza w czasach, w których następuje depopulacja, następuje zmniejszanie ilości ludności naszych mieszkańców właśnie w tych powiatach na obrzeżach województwa. My mamy to zjawisko niestety, to nie jest dobre zjawisko i państwo wiedzą to i często na ten temat rozmawiam z władzami powiatowymi, z władzami gmin, że następuje migracja wewnętrzna do dużych ośrodków miejskich. My dzisiaj mamy takie zjawisko, że z tej 5,5-milionowej populacji Mazowsza 3 miliony żyje w aglomeracji warszawskiej. Mimo tego, że 40% naszych mieszkańców Mazowsza żyje w środowisku wiejskim. I po to, żeby powstrzymać te negatywne zjawiska, na które się nakłada demografia jeszcze, czyli niski poziom urodzeń, musimy działać na rzecz wyrównywania szans dawania dostępu do usług publicznych nie tylko w dużych miastach, nie tylko w ośrodkach wielkomiejskich czy metropolitarnych, ale również w tych ośrodkach, które no, są takimi centrami rozwoju, ale w tej skali mniejszych. Dlatego dzisiaj naprawdę z serca gratuluję starostom, podziwiam waszą odwagę. Zresztą oni wiedzą, że ja często
byłem, no nie powiem, że pesymistą, bo tak bym tego nie określił, ale byłem takim racjonalnym optymistą, że może im się uda, ale tylko może. Także panowie, jestem czapki z głów, jestem pełen dla was podziwu, że wychodziliście te pieniądze i chwała wam za to, że po 25 latach ta idea, która już na początku funkcjonowania tego powiatu się tutaj pojawiła, dzięki waszemu zaangażowaniu i tych wszystkim ludzi, którym podziękowaliście, że udało się zrealizować. My ze swojej strony, ze strony władz wojewódzkich, jak zawsze, tak jak powiedzieliście, staramy się pomagać. Pomagaliśmy w budowie dróg, w innych inwestycjach. Dla mnie to było oczywiste, że tym razem też pomożemy. No, mieszkańcom życzę, żeby mogli z tego obiektu korzystać, bo to jest bardzo potrzebne dla młodzieży, ale też dla seniorów, dla starszych. Sugeruję, żeby był dostępny basen, żeby nie było barier dostępowych. Bo tak jak powiedziałem, no to nam daje szansę na to, że ludzie będą, zresztą powiedzieli starostowi o tym, że ludzie tu będą chcieli mieszkać, żyć, pracować i bogacić nasze ukochane Mazowsze i naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo. Za wyróżnienie też dziękuję, a tutaj na ręce starostów przekażę list gratulacyjny. Dziękujemy panie marszałku. Dalsza część podziękowań dla pana Mariusza Frankowskiego, wojewody mazowieckiego. Przekażemy. Zapraszamy teraz przedstawiciela firmy Balzola Polska, spółka z o.o. Zróbcie oklaski. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie firmy Balzola Polska na tą uroczystość. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować wszystkim uczestnikom tego procesu budowlanego, między innymi właśnie zamawiającemu, czyli starostwu żuromińskiemu, za bardzo profesjonalne, rzeczowe podejście, czego efektem mamy pływalnię, która zaraz będzie otwarta. Praktycznie już jest otwarta, bo już ma pozwolenie na użytkowanie. Chciałbym podziękować również projektantowi, inżynierowi kontraktu, inspektorom, wszystkim podwykonawcom, a przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu zespołowi, który to tak naprawdę wybudował pod przewodnictwem naszego kierownika projektu Pawła Puzonia. Paweł, pokaż się, bo to swoje dzieło. Także jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu i za to wyróżnienie. Dziękuję bardzo. A i oczywiście, jak będą kolejne tematy, kolejne projekty, które starostwo będzie organizowało, na pewno będziemy startować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz przedstawiciela Pol Energii. Jeśli jest z nami. Jest, tak. Zapraszamy. Oklaski. Nasza ścianka. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz pana Józefa Sarosieka z pracowni projektowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za to, że przy moim udziale i moich pracowników wybudowaliśmy ten piękny obiekt.
to jest kolejna pływalnia, którą realizuje. Natomiast pierwsza pływalnia tutaj z firmą wykonawczą, tak jak pan starosta powiedział, współpraca była niełatwa. Obiekt był wymagający, bo projektanci też chcieli stanąć na wysokości zadania i myślę, że im się to udało, bo mam nadzieję, że obiekt będzie nie dość, że będzie funkcjonował bez zarzutu, to też będzie się podobał. Ja ze swej strony jeszcze raz chciałem podziękować za udzielone zaufanie, że mogłem przyłożyć taką małą swoją cegiełkę do tego obiektu i życzę wszystkiego Państwu najlepszego na dalszej eksploatacji i życiu osobistym i prywatnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz pana Pawła Kiełowa, pracownia projektowa też oczywiście. Zróbcie Państwo oklaski. Chciałem bardzo podziękować za dobre słowa dla projektantów od pana starosty i wicestarosty. I bardzo króciutko zwrócić uwagę na pewne cechy tego obiektu naszego, czyli naszego basenu. Czym on się wyróżnia, nazwijmy to, czyli to, że ma bardzo prosty kształt. Czysty prostokąt bez żadnych dodatków. To, że ma całą przeszkloną ścianę ze szkła profilowego, które powoduje, że w środku pomieszczenie się nie nagrzewa i nie oślepia. Następna cecha jest taka, no taka dla użytkownika, że się wchodzi do holu głównego i do hali basenowej jest w pełni przeszklona ściana na całą powierzchnię, od podłogi do sufitu i na całą szerokość. I wreszcie, powiedzmy, taka cecha, że jak się przechodzi przez przybieralnię i natryskownię, to i wychodzi się na placyk, który się rozszerza na przejście między nieckami basenowymi, czyli jest czysty układ. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz panów starostów poproszę o moją prawą, czyli dwa kroczki w bok, bo zaprosimy teraz na naszą mini scenę pana Zygmunta Liszewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego obecnej kadencji i pana Mirosława Różańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu byłej kadencji. Zapraszamy tych dwóch panów. Oni dokonają wręczenia podziękowań dla pana Jerzego Szymowskiego i pana Ireneusza Rejmusa, pana starosty i pana wicestarosty. Zapraszam do zdjęcia. Dziękuję bardzo. Panowie starostowie zostają. Rameczki proszę oddać albo gdzieś tam właśnie zostały. Przepraszam, nie spodziewaliśmy się. Zostaliście zauważeni, także myślę, że się spodziewaliście. Ciekawe, czy kolejna osoba się spodziewała. Zapraszamy panią Monikę Kotłowską. To jest ten zespół, o którym opowiadali panowie starostowie. I ten zespół niech zostanie razem z nami. Zapraszam panią Magdalenę Kłobukowską-Węgrzyn do nas. Tak, proszę. Teraz będziemy wręczać podziękowania zespołowi, który czuwał nad wszystkim. Brawo.
I zapraszam do nas. Zapraszam panią Joannę Jucewicz-Murawską. Zapraszam panią Jolantę Kalkowską. Zapraszam panią Danutę Ryszewską. Zapraszam panią Monikę Stradomską. Zapraszam pana Jana Ortiszewskiego. Zapraszam panią Renatę Olejkowską. Zapraszam Dominika Sturczyńskiego, pana Dominika Sturczyńskiego. Przepraszam, wszystkich znam, więc czuję się troszeczkę jak w domu. Z basenem teraz oczywiście, z pływalnią w zasadzie. I zapraszam panią Sylwię Lewandowską. Zapraszam panią Annę Machnik. Okej, zdjęcie. Jest pamiątkowe zdjęcie, naprawdę. Dziękujemy. Panowie starostowie, niech jeszcze pozostaną z nami tu na naszej miniscenie. Zaproszę teraz panią dyrektor Edytę Gołębiewską, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. Za momencik, panie starosto, już wyczerpał się limit. Mogę powiedzieć, że ostatnia kartka. Wszyscy patrzą na czas, a zaraz przejdziemy do tego pięknego obiektu. Szanowni Państwo, w imieniu całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Dąbrowskiej w Żuromińsku oraz wszystkich dyrektorów szkół, które są prowadzone przez powiat żuromiński, składam na ręce panów starosty oraz pana wicestarosty serdeczne podziękowania za realizację tak wspaniałego przedsięwzięcia, jaką było właśnie budowa krytej pływalni przy naszej szkole. Ten nowoczesny obiekt, do którego za chwilę przejdziemy, stanowi naprawdę niewątpliwy atut naszej szkoły. To dzięki Państwa decyzji my, nauczyciele, będziemy mogli jeszcze lepiej prowadzić swoją misję edukacyjną i wychowawczą. Dziękuję bardzo za pomysł, za realizację, za zaangażowanie. Bardzo dziękuję. Thank you.
Tak, jeszcze moment dla fotoreporterów. O, teraz pięknie. W tej części jeszcze programu, Szanowni Państwo, wystąpienia zaproszonych gości. Poprosiłbym o odczytanie listu asystentki pani, już w momencie pani wicestarostą, posłanki Marii Joanny Koźlakiewicz. Panią Monikę Kłodawską poproszę o odczytanie listu od pani poseł. Ale jeszcze wcześniej, że? Proszę Państwa, musimy tak na gorąco. Tutaj pan prowadzący Piotr w którymś momencie mówił, żeby notować to, co Irek mówi, jako drogę, ścieżkę do budowy pływalni. Ja bym dodał jeszcze taką drugą receptę. Jak Państwo przed chwilą widzieli tę ekipę, której dziękowaliście, to pewnie zauważyliście, że to są kobiety w większości. Także jeśli chcecie robić coś dużego, to tylko z kobietami. Jeżeli można, to ja również jeszcze tylko dwa zdania. Proszę Państwa, nie widziałem wcześniej, nie wiem dlaczego nie zostało to zapisane i nie została że pozdrowiona jeszcze jedna osoba. Dopiero teraz zauważyłem, że na sali jest pan Roman Stachera. Chciałem go bardzo, bardzo serdecznie przywitać, bo tak jak wcześniej powiedział pan marszałek, naprawdę to tak naprawdę był pan Roman wieloletni radny powiatowy, przewodniczący Rady Powiatu, to on był tak naprawdę inicjatorem tej pływalni. Także jeszcze raz przepraszam, witam serdecznie przewodniczącego Romana i do zobaczenia w kuluarach. Szanowny panie starosto, szanowny panie wicestarosto, szanowna pani skarbnik, szanowni goście, mieszkańcy Żoromina i powiatu żoromińskiego. Z wielką radością i dumą kieruję do Państwa serdeczne gratulacje z okazji uroczystego otwarcia pływalni powiatowej w Żurominie. Ten długo oczekiwany obiekt to nie tylko miejsce, które będzie służyło mieszkańcom jako centrum rekreacyjne, ale także ważny krok w kierunku poprawy zdrowia, aktywności fizycznej i integracji lokalnej społeczności. Inwestycja ta, której dziś stajemy się świadkami, jest efektem wieloletnich starań i zaangażowania władz samorządowych oraz pracy wielu osób, które przyczyniły się do realizacji tego projektu. Pływalnia stanowi doskonały przykład, jak wspólnymi siłami możemy zmieniać nasze lokalne otoczenie na lepsze, budując miejsca, które służą rozwojowi całej społeczności. Wierzę, że nowa pływalnia stanie się miejscem, gdzie zarówno młodzież, jak i dorośli będą mieli okazję zadbać o swoją kondycję fizyczną, zdrowie, ale także czerpać radość z aktywnego spędzania czasu wolnego. To także doskonała przestrzeń do nauki pływania oraz organizowania lokalnych zawodów sportowych, co przyczyni się do popularyzacji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. Władzom powiatu, wykonawcom oraz każdemu, kto wspierał ten projekt. Państwa praca i zaangażowanie to nieoceniona wartość, która przyniesie korzyści przez wiele lat. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję ukończenia tej ważnej inwestycji, a mieszkańcom powiatu żoromińskiego życzę wielu wspaniałych chwil spędzonych w tym nowym i bardzo atrakcyjnym miejscu. Z wyrazami szacunku i serdecznymi gratulacjami Maria Joanna Koźlakiewicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy bardzo. Czas na wystąpienia zaproszonych gości. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę, proszę bardzo, zapraszam panie. Pan Roman Stachera pierwszy, czwarta ławka. Zauważyłem, zapraszam. Weteran samorządowy, można powiedzieć. Pan Roman Stachera.
Panie Marszałku, Panowie Starostowie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. No szkoda, że jestem już tym seniorem. Wolałbym być troszeczkę młodszym seniorem, ale jest takie życie. I na życie nie ma się co obrażać. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Marszałek, gratulując starostom, dołączam się z pełnym sercem do tych gratulacji. Miał rację Irek, mówiąc, że starania były 50-letnie, to znaczy gdzieś ta pierwsza myśl. Będąc przewodniczącym Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, później dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyspanku Welski, praktycznie wszędzie zabiegaliśmy w tym czasie o możliwość, przynajmniej puszczaliśmy taką iskrę nadziei przez te lata, cały czas nie zapominając, jak jest ważna wpływania dla młodych ludzi, dzieci, ludzi starszych, seniorów. Jak jest ważna, jak jest potrzebna ta inwestycja w ogóle dla społeczności. Te starania, największą chyba wartością, którą dzisiaj należy ocenić, to, że ta iskierka, która została zapalona przez wielu ludzi, została spełniona przez panów starostów i za to jeszcze raz należą się wielkie gratulacje przez cały zespół, ale że w końcu ta inwestycja została zrealizowana. Pamiętam w wielkiej grze, też bardzo dawno temu, padło główne pytanie. Jakie powiaty w Polsce nie mają kolei? To była główna wygrana, przegrana wówczas przez uczestników z uwagi na to, przez uczestniczkę z uwagi na to, że nie wymieniła. To był Żuromin i Ryki. Gdybyśmy dzisiaj zadali takie pytanie podobne, jakie powiaty nie posiadają pływalni, podejrzewam, że odpowiedź by była zbliżona. Nie znam dokładnie, nie badałem tej postawy. Ale jest to szansa również dla dzieci, młodzieży, nauki, pływania, dla tych, którzy są w gorszej sytuacji finansowej, nie mogą jeździć do ościennych powiatów. Jednocześnie z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ta pływania na pewno gdzieś jakieś życie ludzkie uratuje, bo tu praktycznie będzie możliwość nauki pływania, zdobywania tych cech motorycznych, odpornościowych i każdych innych, które młodych dzieci powinno objąć. My jesteśmy powiatem, który jest dobrze rozwiniętym w sensie rolniczym. Fermy, kurze, trzoda, ferma, bydło. I praktycznie to są sprawy, które również dają wielki rozwój powiatu żywotnickiego, ci ludzie pracując, ale jednocześnie uciążliwość pewna. My sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę. Natomiast, żeby wstrzymać, czy zatrzymać tą młodzież, czy nawet ludzi później już starszych, to też muszą mieć, te inwestycje muszą być również skierowane bezpośrednio do tych ludzi. I dlatego ta inwestycja jest tak ważna. Ja tylko krótko powiem. Myśmy już byli, podpisaliśmy z gminami, mieliśmy budować to pływalnie, wszystkie gminy z udziałem pracy były podpisy złożone, ale były różne wtedy głosy, niezbyt sprzyjające. Polska była inna. Wtedy myśmy, jeden pan mówił, że stawiła sobie pomnik wybudować, drugi pan mówił, przewodniczący świętej pamięci, że póki on jest przewodniczącym, tego basenu pływalnie nie będzie. Takich historii było dużo. To wszystkie naprawdę na poziomie nie chcę dalej wspominać. Natomiast tu odwaga i determinacja tego powiatu, Panie Marszałku, na wielko zasługuje. I jedna ostatnia rzecz, żeby Państwu jeszcze pozwolić. Panowie starostowie, wielka prośba są. Tak. Bo w sytuacjach partyjnych, na przykład członków, decydentów partyjnych obowiązuje statut, regulamin, ale siadając w powiecie do rozmów między wójtami, burmistrzami, starostowie, po prostu ich to nie obowiązuje.
dobrze by było, żeby te dzieci nazwać dzieci powiatu żuromińskiego i bez względu na wszystko, żeby mogły wszystkie korzystać na fajnych zasadach, bez względu na obcych, to rządzą. Powiat nasz jest mimo wszystko powiatem małym, słabszym. I współpraca ze wszystkimi, tak jak dobrym gospodarzem jest marszałek Struzik, uzyskując tyle głosów w województwie mazowieckim, tak również wiem, że pan starosta, wicestarosta, podchodząc logicznie do takiego podejścia współpracy, również wpłynie na to, że ten powiat będzie się dalej rozwijał w przyjaźni, czego im serdecznie życzę, a wszystkim korzystania z tego pięknego dzieła również. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Zbigniew Przywitowski. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo pogratulować panu staroście i wicestaroście za wybudowanie tak pięknego obiektu. Jeżdżę trochę, oglądam obiekty, ale ten jest bardzo ładny. Co najważniejsze, drodzy Państwo, jest nowy, czysty, piękny. Będzie tutaj nasz powiat, będzie z niego na pewno korzystał i ościenne powiaty. I ze względu na to, że to jest tak piękny obiekt, pozwoliłem sobie kupić skromny upominek. Jest to defibrylator i chciałbym wręczyć na ręce pana starosty i wicestarosty. Także dziękuję bardzo. No i żeby nie był używany tutaj. Dziękujemy bardzo. Przesuńcie się w prawą stronę jeszcze. No tak. Zaraz to zapraszam. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc to jest ten moment, w którym przejdziemy właśnie, żeby zobaczyć w pełnej krasie pływalnię. Dostaniecie Państwo też obuwie ochronne i bardzo bym prosił o założenie tego obuwia. Zapraszam do wyjścia w prawą stronę i do wyjścia i tam już pokierujemy Państwa na naszą pływalnię. A później zaproszę Państwa tu z powrotem. Będziemy już w kuluarach delektować się sytuacją. Bardzo dziękuję panu starostu za zaproszenie. Skoro jestem, to czynię moją powinność. Tym bardziej, że jak widzimy, odbierasz słowa. Tak to jest pięknie. Tym większą więc radością chcę pobłogosławić ten piękny obiekt. Umówmy się. Boże Panie całego Wszechświata, od którego pochodzą wszystkie dobra, dziękujemy Ci za to nowe miejsce, które będzie służyć wzmacnieniu ciała, naszej rozrywce, a także przyczyni się do zachowania duchowej równowagi. Wszak zdrowy ciele, zdrowy duch. Prosimy Cię, Boże, rozpostrzyj swoje ręce i zlej swoje błogosławieństwo nad tym miejscem i nad wszystkimi, którzy tutaj w wolnym czasie będą przychodzić. Niech zaznają w tej pięknej pływalni duchowego odpoczynku oraz umocnienia ciała i duszy. Niech ubogacniają się bratnią życzliwością, serdecznością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech spocznie na nas łaska Twa, Panie i Boże nasz, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak, utwierdź to dzieło naszych rąk i poświęć tę pływalnię oraz błogosław wszystkim, którzy tutaj będą przychodzić. Słowem Bożym i modlitwą do Boga naszego, Trójcy Świętej Jedynego, zostaje ten obiekt poświęcony w imię Ojca i Ducha Świętego. Amen.
teraz poświęceni z tego pięknego i pływalni basenu. Tylko tak się właśnie zastanawiam, czy tę wodę poświęci też, czy nie. Może niektórzy będą się bali wejść do niej. To już jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani skarbnik dostała ekstra. Dziękuję bardzo za ten ceremoniał. No, drodzy Państwo, to teraz przecięcie wstęgi. Zapraszam tych, którzy mają nożyczki, wybrańców, do wspólnego przecięcia wstęgi. Podejdźcie, zatrzymajcie się, chwilę na fotoreporterów. Ojej. I już możemy, dodaję hasło. Ten historyczny moment. Brawa, drodzy Państwo. Pływalnia została oficjalnie otwarta. Zapraszamy na krótki program pokazowy i artystyczny. Rozpocznie. Można wsiąść, oczywiście. Są miejsca, mam nadzieję, dla wszystkich. Rozpocznie Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które powstało w 2009 roku. Przez 15 lat działalności jednostka rozwijała się na wielu szczeblach. Przy jednostce Lipnowskiej GOP działa grupa interwencji, która w swoich zadaniach ma czynny udział w akcjach poszukiwawczo-ratunkowych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, a w sezonie letnim patroluje akweny wraz z Policją i Państwową Strażą Pożarną oraz dyżuruje na okolicznych kąpieliskach. I pokaz ratownictwa wodnego. Zaczniemy sobie od zaprezentowania styli pływackich. Pierwszym stylem będzie styl motylkowy, tak zwany delfin. Jest to styl barwny, w który trzeba włożyć naprawdę bardzo dużo wysiłku. Jest bardzo męczący, no i dosyć dynamiczny. Kolejnym stylem będzie styl grzbietowy. Jest to styl, od którego tak naprawdę zaczyna się proces nauki pływania. Tego stylu uczymy pierwszego. Następnym stylem pływackim będzie styl klasyczny, potocznie nazywany jako żaba. Jest to styl, który cechuje się najtrudniejszą techniką, jeżeli chodzi o naukę pływania. I ostatni ze styli pływackich, czyli styl dowolny, potocznie zwany kraulem. Jest to najszybszy ze styli pływackich. Teraz zaprezentujemy techniki ratownicze. Ratownik przed dopłynięciem do osoby poszkodowanej najpierw musi do tej wody się w jakiś sposób dostać. Wyróżniamy trzy podstawowe skoki ratownicze, których główną cechą jest to, aby głowa nie zanurzyła się pod wodę, żeby ratownik nie stracił z oczu osoby poszkodowanej. Pierwszy skok to jest skok wykroczny. Dalej mamy skok rozkroczny oraz najmniej przyjemny skok ślizgowy. Następnie ratownik po oddaniu skoku ratowniczego dopływa do osoby poszkodowanej również stylem ratowniczym. Pierwszy będzie to kraul ratowniczy. Styl ten cechuje się tym, że głowa cały czas znajduje się nad powierzchnią wody oraz obserwujemy cały czas osobę poszkodowaną. Dalej mamy żabę ratowniczą. To
Również głowa znajduje się ponad powierzchnią wody. I ostatni ze styli ratowniczych jest to glide. Jest to jedyny styl, w którym ratownik nie patrzy się w stronę osoby poszkodowanej. Stosowany jest najczęściej przy wysokich falach na morzu. Holowanie, nie? Teraz zaprezentujemy metody holowania bez sprzętu. W momencie, gdy ratownik musi scholować do brzegu osobę nieprzytomną, oddaloną o kilka metrów. Więc po wcześniej oddanym skoku ratowniczym dopływa kraulem ratowniczym do osoby poszkodowanej, która jest nieprzytomna. Podejmuje osobę w taki sposób, aby jej górne drogi oddechowe znajdowały się nad wodą i sposobem oburącz za żuchwę odholowywuje poszkodowanego do brzegu. Kolejnym sposobem będzie sposób oburącz pod pachy. Ratownik po skoku ratowniczym dopływa kraulem. W tej sytuacji mamy zaprezentowaną scenkę, w której manekin znajduje się pod wodą. Ratownik musi zejść tak zwanym scyzorykiem, wydobyć poszkodowanego z dna oraz holuje na plecach, pracując nogami do stylu klasycznego, osobę do brzegu. Następna sytuacja to również osoba nieprzytomna. Ratownik po oddaniu skoku ratowniczego dopływa kraulem ratowniczym. Zabezpiecza drogi oddechowe w taki sposób, aby znajdował się nad wodą i holuje osobę do brzegu sposobem jednorącz za żuchwę. Ma cały czas kontakt wzrokowy jednocześnie i z poszkodowanym oraz z miejscem, do którego płynie, a nogami pracuje w sposób nożycowy. Następnie przedstawimy sytuację, gdy do osoby poszkodowanej podpływa więcej niż jeden ratownik i mowa tutaj o osobie zmęczonej, która jest przytomna, ale nie może wrócić do brzegu. Pierwszą metodą będzie most. Niech tylko przyjdzie tu akacper tam. Zamienią się miejscami. Żeglarski musi być w głębokiej wodzie. Dwójka ratowników dopływa do osoby zmęczonej. Osoba zmęczona łapie się jednego ratownika za barki. Drugi ratownik jej nogi układa na swoje barki. We dwóch odholowują bezpiecznie osobę do brzegu. Teraz przedstawimy sytuację, w której osoba poszkodowana jest osobą przytomną, jednak ludzie różnie w sytuacji zagrożenia życia reagują i będzie to osoba agresywna. Ta osoba będzie wymachiwać w stronę ratownika, będzie na niego chlapać, krzyczeć. Jest to osoba agresywna, musimy zachować dystans, żeby nie zrobiła nam krzywdy. Ratownik schodzi pod wodę i w bezpiecznej odległości ściąga ją pod wodę. Zabezpiecza specjalnie założonym chwytem żeglarskim i holuje do brzegu, kontrolując ją w taki sposób i starając się ją uspokoić, żeby nie zrobiła ona nam krzywdy. No już się poszkodowany idzie dalej, nie? Następną sytuacją w przypadku osoby zmęczonej, gdy mamy do dyspozycji aż trzech ratowników, jest podobna technika do techniki mostu. Nazywa się ona samolot. Czekaj na
Mamy osobę poszkodowaną, zmęczoną, która nie ma siły wrócić do brzegu. Wskakuje do wody trójka ratowników. W naszej pracy liczy się bardzo dobra, zgrana praca zespołowa. Informujemy zawsze osobę poszkodowaną, co będziemy robić. I tak jak w przypadku mostu, tylko z wykorzystaniem trzech osób, osoba poszkodowana łapie się dwóch ratowników za barki, a jeden ratownik zabezpiecza jej nogi od tyłu i odfollowujemy osobę zmęczoną do brzegu. W naszej pracy jesteśmy szkoleni do tego, żeby udzielać pomocy na wodzie bez sprzętu. Jednak z reguły staramy się tego sprzętu używać, bo jest to dla naszego bezpieczeństwa, daje nam to dodatkową wyporność oraz stanowi pewne przedłużenie ręki, czyli nie mamy my kontaktu stricte ze sobą poszkodowaną, tylko mamy jakieś przedłużenie ręki.